Siema, z tej strony Czerwony Pingwin, jesteśmy w Sosnowcu, w kebabie Regal, a ze mną kebab zrobiony na ostro z Karoliną Reaper 66, ale tak jak widzicie, też jest ze mną sos dla samobójców. Dajcie łapkę w górę, bo za tą nazwę pewnie nikt tego nie będzie oglądał, YouTube tak skroi zasięgi. Wygrałem go na konkursie w Gryfinie. Skład jest po niemiecku, więc sobie... Możecie to zobaczyć, jak wygląda. A ja ściągam sobie. Mała ściąga i tak. Sos jest naturalny, zero ekstraktu, woda, ocet balsamiczny, Karolina Reaper, chili sól, sok z limonki, Trinidad Scorpion, chili proszek, jolka, chili proszek, habanero red savina, chili proszek, zagęszczacz. No i tutaj jakieś dwa wyrazy, których nie rozumiem. Guark to ten cukru. Zostawię to już dla Was. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Najpierw jakieś dwa gryzy kebaba i go doprawimy. Chociaż mam w planach jeszcze coś mocniejszego zaraz po tym kebabie. Ledwo przyłożyłem już język do środka i czułem ten lajtowy sosik. Ostatnio w Sosnowcu tyle kebabów się potworzyło, że na jedno kopyto są, szczerze mówiąc. Dlatego też wstąpiłem do tego lokalu, ponieważ używają właśnie tego sosu na Karolinie Reaper z Fanexa. Gdzie indziej się go nie spotkałem akurat z nim w innych lokalach. Trochę zostało. Szczerze mówiąc, to jest podkład pod następny challenge. Oczywiście trochę umazany. Trochę jestem brudny, musicie wybaczyć. Czuję tą 66, na serio. Gdzie ją wyczuć? Nie powiem, że jest w ogóle niewyczuwalna. Tutaj, o, dozownik jest. Taki trochę śmieszny. Ale jest. No typowo tak paprykowo zalatuje. Zobaczymy, czy jest octowy, czy nie. I zobaczymy, jak myśl niemiecka się sprawdzi. O, leje się jak woda. Dobra, zobaczymy, co to jest w ogóle. Trochę ulałem. Na początku wydaje mi się, trochę znika w kebabie. Ale już chyba przebija tą Karolinę 66. O, teraz silne przeciągnąłem. No jest mega mocny. No ale 66 od razu zjada. Cieknie gdzieś tutaj bokiem. Może chociaż ja trochę wytrę. Akurat w tym sosie nie czuję taki jakiś mega papryk. Nie jest taki goryczkowy ten sos. Dlatego jeszcze sobie go trochę doleję.
chociaż łyżka mi została, a przede mną jeszcze naprawdę ciekawy challenge. No, więcej nie będę przesadzał, na razie jeszcze łyżkę sobie walnę za chwilę, bo i tak potem przy następnym challenge'u ten sos będzie się odzywał może na żołądku. Żeby nie było tak z tym papierkiem. Jeszcze paruje, nie wiem czy widać. Tu już nie ma sosu chyba. Końcówkę kebaba zostawię. Jakbym sobie chciał przegryźć kolejny challenge, żebyście byli zainteresowani, to na pewno będzie ciekawe. Nie chcę się tutaj zapchać. Mówi to gościu, który je czasem za dużo. A przede mną łyżeczka stołowa, żeby... No, leje się jak woda. O. Ciekawe. Ciężko go aż pokazać, bo on naprawdę, jak ja przechylę łyżkę, to on się poleje. No, nawet już teraz mi się polał, więc nie wiem, czy zobaczycie. Będę musiał zooma zrobić. Naprawdę, jak się leje. Aha. Niezmielone papryki przez gardło mi przeleciało. Plus jeszcze, o, to co mam, mogę wam pokazać, chociaż przeleciały większe. Teraz nie ma problemu. No, tam są jeszcze takie drobinki. No, no i tyle. Poczekamy. Odczekamy ten sos. Zastanowimy się, czy ten sos jest bardziej na tak, czy na nie. Jakieś małe odczekanie. Ciepło się robi teraz tak trochę. No, te babryki zaczynają się rozkręcać. Rozkręcają się dopiero teraz. Jak się jadło kebaba, to nie było tego czuć. No więc, poczekamy. Mam takie trochę... Nie ma jak się wyprostować. Zastanawiam się nad tym sosem. Żyletki na końcówce języka, czy nie na końcówce, tylko... Na samym końcu języka się właśnie żyletki pojawiają. Czuć je. Typowo taki paprykowy, chociaż nie jest męczący. Cieszę się z tego powodu, że nie jest taki cierpki. Chociaż moc z Karoliny się na pewno odzywa. Myślę, że jakby ktoś tak lubiał paprykowe sosy, to tego można polecić. Można tego polecić akurat, a... Zastanawiam się, czy to głośno słyszycie, czy nie. Zrobiło się trochę głośno w lokalu. Nie wiem, jak tam stoję czasem. Nie jest źle. A sos? Mały katarek się zrobił, to na pewno. Sos, jakbyście mieli okazję kupić, to można go spróbować, bo jest dość mocny. Czuję te papryki, one się jeszcze... Rozkręca się teraz. Czy rozkręca się. Ma już ten taki bardzo wysoki poziom, nie? Więc... A smakowo? No nie ma w nim takich elementów, które typowo odpychają, nie? Więc jest całkiem w porządku. A ja będę się szykował za chwilę do najostrzejszej czekolady na świecie, więc... Więc to była tylko podstawka mała i przekąska, żeby
było ciekawiej. No to dobra, widzimy się następnym razem, dajcie łapkę dla zasięgu. No nazwa naprawdę, sos dla samobójców, no nie zachęca, więc łapki się przydadzą, bo YouTube to na pewno skroi, a byłoby miło, jakby trochę więcej osób to obejrzało. Więc widzimy się, na razie, ja sos polecam, see ya.